Kochani, podczas uwielbienia przyszło mi do głowy takie słowo. Nie wiem, czy to jest dokładnie z Kościoła. Ja ostatnio rozważam, przyglądam się życiu takiego mojego dawnego kolegi z czasów liceum jeszcze. I rozmyślając o tym, przyszło mi do głowy coś takiego, że jeżeli żyjesz w cierpieniu, w strachu, to jest grzech. Amen. W ogóle uznaj to za grzech i spokutuj. Amen. Jeżeli w twoim życiu pojawiają się porażki życiowe i ty brniesz w to i uważasz, że to jest plan Boga do twojego życia, to jest grzech. Amen. Spokutuj z tego. Plan Boga do twojego życia to jest sukces, radość, szczęście. Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę, w raju i przeznaczył ich do życia wiecznego w wiecznej szczęśliwości. Amen. Jeżeli ty uzasadniasz sobie swoją porażkę życiową i miejsce, w którym jesteś, tym, że ty naśladujesz Jezusa, Jezus cierpiał, Jezus powiedział, naśladujcie mnie i weźcie swój krzyż i idźcie za mną, to jeżeli ty upatrujesz w swojej porażce właśnie tej swojej roli, to jest grzech. To w ogóle to jest nieporozumienie. Pamiętaj o tym, że Jezus miał swój plan do swojego życia i on go zrealizował. I tym planem była śmierć na krzyżu. Ale zanim to nastąpiło, to Jezus był kozakiem. Amen. To w ogóle to nie był człowiek, który się czymkolwiek martwił. Przecież jak czytamy o Jezusie w Piśmie, no to był po prostu super bohater. Tam nie było jęczenia, miauczenia, użalania się nad sobą, nie było takich rzeczy w ogóle. To był gość, który szedł i robił rzeczy, załatwiał. Więc nie możesz mówić, że ty naśladujesz Jezusa, jeśli w twoim życiu jest porażka, w której ty tkwisz. Ty ją pielęgnujesz w sobie i ty uważasz, że ona cię uszlachetnia w jakikolwiek sposób. Dlatego, że ty tym zarażasz swoją rodzinę. Jeżeli ty jeszcze mówisz swojej rodzinie, że wiesz, no jest ciężko, ale Bóg tak chce i odbierzemy nagrodę w niebie za to, to ty ranisz swoich bliskich i grzeszysz w ten sposób, bo ty ich wprowadzasz w miejsce cierpienia. I oni tego pewnie nie rozumieją nawet, ale cierpią. Więc zacznij walczyć w ogóle. Jeśli chcesz naśladować Jezusa, idź na ulicę i głoś Ewangelię. Amen. Jeśli chcesz naśladować Jezusa, idź i uwalniaj od demonów. Uzdrawiaj chorych. To robił Jezus. Ale ta część, gdzie on poszedł na krzyż, to była tylko dla niego zarezerwowana, nie dla ciebie. Amen. On to zrobił po to, żebyś ty nie musiał tego robić. I musisz w to uwierzyć. Amen. Amen. To też jest...